Okej. Dobra, lecimy z temacikiem. 16 dzień na szlaku Kungsleden. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie dzień ostatni. Dopinamy ostatnie 14 km do Abisko. Opuszczamy schronisko Abisko Jaure. Miłe, przytulne schronisko. Zaraz wam więcej opowiem, ale tymczasem intro i zapraszam na ostatnią część przygód z tego szlaku. Yo. Opowieść dzisiejszą zacznę od tego, że wczoraj, celebrując nasz ostatni wędrowny dzień z Joachimem, udaliśmy się do sauny. Tak, niektóre z tych chatek mają tutaj sauny. W zasadzie no prawie połowa, tak jakby policzyć, takie te trochę większe. Nieucywilizowane, bo oczywiście nie ma bieżącej wody, nie ma prądu, nie ma zasięgu. No ale są sauny na przykład, z których od razu wylatujesz do chłodnego jeziorka. Skorzystaliśmy z tego. W saunie byliśmy wczoraj z bardzo dużą ilością z ludzi, kolesi z południowej Korei. Jeszcze nigdy nie widziałem tylu południowców z Korei w jednym miejscu, co wczoraj. No i co? I później, gdy już się kładłem spać o 20 z hakiem, do mojego pokoju wparowały dwie jakieś młode dziewczynki z Norwegii z pieskiem. No powiem wam, że to nie jest za dobry sposób na regenerację, jak ktoś się krząta do 22 z hakiem i sobie rozmawia. Zasnąłem dopiero po 10. Ale nie najważniejsza dzisiaj regeneracja, bo już dociśniemy to do końca mimo wszystko. Są tu podobieństwa do szlaku karpackiego, gdzie też się nie wyspałem dzień wcześniej, noc wcześniej. O, jest równo 7 rano. Przed 7 dzisiaj wyszedłem i już spotykam ludzi. Nie wiem, czy tu dzisiaj będzie czas na intymności, trochę wątpię. Nie myślę tutaj o czynnościach stricte fizjologicznych. Bardziej jakieś wzruszonka, ale chciałbym na koniec sobie przelecieć w głowie cały ten szlak. Jeszcze raz. No a swoją drogą odnośnie gości z południowej Korei. Słuszne spostrzeżenie wczoraj jednego gościa, starszego pana, że faktycznie jesteśmy bardzo podobni do siebie, nasze kraje, Polska i południowa Korea, że lubimy się, że tam Korea dostarczała nam broń i tak dalej, a finalnie chodzi o to, że patrzcie, my jesteśmy między Niemcami a Rosją i to on to powiedział, a oni są między Chinami a Koreą Północną. Bardzo podobne strategiczne położenie, żeby nie powiedzieć, że oba nasze narody wiedzą, co to znaczy być w dupie. A tam rzeczka, wzdłuż której dzisiaj będziemy sobie długo wędrować, ona będzie przybierać węższe bądź szersze formy, bardziej bystre. No a my już taką autostradą kulamy się. Oj, trochę mi szkoda braku tej regeneracji, ale nie ma co rozpamiętywać. Jak jest 7 rano, chcę być w Abisko na 11 najpóźniej. Tam mieć czas na zakup pamiątek i dla rodzinki. I później uderzam na pociąg. 12.27 z Tourist Station Abisko. A odjeżdża mój pociąg na południe do miasta Umea, a w zasadzie to do miasta Boden. Tam mam 14-minutową przesiadkę i tutaj kolejne nerwy. Mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, no to będę musiał gdzieś kombinować z noclegiem na ławce w Boden. Zobaczymy, co się wydarzy. No napij się, Lesinka, bo się nawet dzisiaj napić nie mogłaś normalnie. Jakiś psiuk przyszedł do pokoju i na ciebie warczał. Leśka się nie dała, pokazała kły i chciała tam też walczyć sobie wczoraj trochę. No ale trzeba było pieski rozdzielić po kątach. Te ostatnie odcinki ze szlaków to często cechują się tym, że no nagrywam tu podziękowania, bo mam za co dziękować, za to, że tutaj przecież jestem, że to wszystko mogło się ziścić, mogło się wydarzyć i się wciąż jeszcze dzieje. Także dziękuję, no najmocniej jak potrafię kochanym teściom, żonie, mamie, saneczce, wszystkim znajomym, moim siostrom, całej rodzince.
tym wszystkim, którzy trzymali kciuki i gdzieś tam byli ze mną, łączyli się, nawet modlitwą wspierali mnie. Dzięki wam za to. Bez was by się to nie powiodło, to jest pewne. Bo pierwszy raz w życiu wziąłem tak długi urlop i wykorzystuję trochę w ten sposób, przepraszam, dobroć innych, którzy opiekują się moją najbliższą rodziną. Jeszcze raz za to dziękuję, bo bardzo dużo to dla mnie znaczy, że sobie mogę gdzieś tam dreptać daleko od domu i przeżywać piękne chwile, pamiętając o was, myśląc o was, układając sobie wszystko w głowie, jak co roku. Dziękuję za te chwile wolności oddechu, za tą wędrówkę. Dzięki dla was. I taki nieogolony to czyniacz mi głupio, no ale takie przyjąłem standardy, że od początku szlaku się nie golę, bo i po co. I w tej takiej oto facjacie muszę jeszcze w podziękowaniach napomknąć o jednej osobie. Szwagier Jarek, dzięki, ty wiesz za co, ty wiesz za co, dziękuję bardzo, pomagasz nam standardowo i wielkie serce masz, człowieku, dziękuję. Tutaj jakieś schronienie awaryjne. Końcówka szlaku jest mocno ucywilizowana, jak widzicie, dużo takich kładek. No już dawno moja stopa nie weszła po kosteczkę w błoto. Ale była część tego szlaku właśnie taka, że brodziliśmy w błocie, przekraczaliśmy rzeczki niewielkie. No było bardziej dziko, lepiej, ładniej, mniej ludzi, ale szlak jako całokształt, no to wszystko dodało do różnorodności. Nawet te zakichane komary, które nie dają spokoju tutaj także, chociaż jest tu ich dziesięciokrotnie mniej niż na przykład w okolicy Kwikiok, gdzie było najgorzej. Sama nazwa Kwikiok to mi się kojarzy właśnie z takim kwikiem, wiecie, komarzem, może nadinterpretowywuję w tym momencie, ale tam jest zagłębie komarów, piekło. Jeśli piekło komarów istnieje, to właśnie tam. No ale przeszliśmy tamtędy, przeszliśmy, zrobiliśmy to, ten pierwszy krótkie podsumowanie całego szlaku. Pierwszy odcinek do Amarnas. No, dosyć wymagający ten pierwszy dzień. Dał nam takiego psztyczka w nos i kopa w tyłek, że ja się drugiego dnia zastanawiałem, co ja tu robię. Jak bardzo się rozminąłem z oczekiwaniami. Wiecie, te memy. Oczekiwania versus rzeczywistość. Myślałem, że to jest łagodny szlaczek dla, wiecie, niewinnych, kurczę, nastolatek, które sobie tutaj dreptają, hi, śpią po chatkach, cywilizacja. A w pierwszy dzień pogoda wszystko zrobiła. Siąpiło, lało, było naprawdę mokro, przemokłem dwa razy. Trochę się wyziębiłem, ale na szczęście noslek w schronisku poratował, rozpaliłem szybko. W kozie wszystko posuszyłem, sam się wygrzałem, najadłem. Pierwszy dzień był dla mnie najbardziej hardkorowy i po nim gdzieś się zaczęło tak myślonko w stronę kryzysu. No po co mi to, jak później wszedłem w te błota, bagna w kolejne dni. Bardzo mocna lekcja pokory i tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero gdzieś 5-6 dnia spotkanie Joachima pomogło mi wyjść na jakieś ultra pozytywne myślenie, zapomnieć o tych wszystkich bolączkach, po prostu iść. Czyli kompan w drodze rozwiązał tu bardzo dużo. Pierwszy raz w życiu zszedłem z kimkolwiek dłużej niż tydzień. Nie wiem, czy do tej pory miałem z kimkolwiek przyjemność wędrować dłużej niż 3 dni czy 4, a tu już coś takiego. Także to dla mnie dużo znaczyło. Myślę, że to jest odpowiedni moment też, żeby na chwilę przełączyć się na język angielski. Dodam tutaj napisy po polsku. Mój angielski jest bardzo słaby, ale muszę podziękować jednej osobie, właśnie Joachimowi, więc pozwólcie mi to zrobić. A że on rozumie język angielski, mój łamany angielski, to mam nadzieję, że pozwolicie mi na te pół minutki prywaty. Joachim, it was a big, big pleasure to me and honor to walk with you, to meet you on the trail. You helped me a lot, mate.
you've changed my attitude and the beginnings part of the trail. For sure I will remember your sentences that the road is here and now. You have to take only positive attitude. You have to appreciate every step, every day and every second of from the trail. So I will remember it for sure and never forget it. Also, I will never forget how much you helped me a lot with the rowing boats. Thank you again for this. Man, you are my hero with the rowing boats and lake crossing by this street. It was a great adventure and thanks a lot for helping me with the little crisis on the beginning of the trail. Just only your presence helped me a lot and changed my mind to the positive thinking. I think it was really, really good adventure to walk with you. Hope we will meet together again in Poland. It will be really nice to see each other someday. Thanks a lot, mate, for everything. Cheers. And you have also kindly warm hugs from Leśka. A wracając do podsumowania samego szlaku, no to tak, no to ta pierwsza część, takie lekko mieszane uczucia, ale więcej jakiejś takiej dziczy, mniej ludzi. No, spełniło się to, co czytałem wcześniej, że odcinek tam pomiędzy Amarnas, a w zasadzie pomiędzy Jakwik a Kwikjok jest najrzadziej uczęszczany. No i faktycznie tam może 2-3 osoby dziennie, może max 5 osób spotkanych dziennie. To mało jak na taki królewski szlak. Większość ludzi chodzi tutaj po tej północnej stronie. O, widzieliście zakusy na atak na ptaka. To też była część przygód na tym szlaku. No i co? No i a druga część szlaku za Kwikjok, w zasadzie jak już się wejdzie na wyżyny Parku Narodowego Sarek. Czyste piękno. Jeśli kiedykolwiek się tu będziecie wybierać, życzę wam tak samo dobrej pogody, jaką ja miałem i możliwości doceniania tych wszystkich rozległych przestrzeni, dalekich widoków, pięknych gór, wspaniałych dolin, jeziorek, rzek, wodospadów. Coś pięknego. Ostatnie 2 dni to już majestat piękna. Coś, czego nigdy nie doświadczyłem. No i w Polsce no nie doświadczę, no bo znam już troszkę swój kraj. To jest niemożliwe, żeby wędrować 2 dni w dolince, cały czas w otoczeniu przepięknych gór. Nic się praktycznie nie zmienia, tylko obchodzi się te góry z różnej strony. Nowe się pojawiają za zakrętami, no coś pięknego. Cały czas dolinka, cały czas jakaś rzeczka. Cały czas picie ze strumyków, nie zapomnę smaku tej wody. Na pewno coś pięknego, zero filtrowania, niepotrzebnie wziąłem w ogóle filtr. Bałem się, myślałem, że będę filtrować przynajmniej z jezior, ale nabierałem wodę praktycznie tylko i wyłącznie z płynących źródeł. I od razu piję się z rzeki, nie ma z tym żadnego problemu. Polecam każdemu taką przygodę, bo może nie każdemu, no. Dzieciaki tam poniżej 15 roku życia to bym tutaj raczej nie zabierał. Chyba że na jakieś krótkie odcinki tego szlaku, głównie północne, te bardziej ucywilizowane, gdzie ma się co 15-20 km górskie chatki. Ale generalnie no szlak, kurczę, myślałem, że będzie leciutki, po płaskim, ale czasami był wymagający. Co prawda tu jest ta różnica pomiędzy na przykład GSB a Kungsleden, bo GSB to jest góra-dół. Cały czas się wchodzi na jakiś szczyt, zdobywa się góry. Tu się praktycznie gór nie zdobywa, tu się obok nich chodzi. No ale żeby obok nich chodzić, też czasami trzeba podejść. I no codziennie, czasem co drugi dzień były jakieś tam wymagające krótkie podejścia, takie ścianki po 300-400 metrów w górę, tylko po to, żeby znaleźć się na pięknym płaskowyżu, co oczywiście jest grą wartą świeczki w wypadku tego szlaku, bo to cała misteria, całe dobro, które oferuje ten szlak. Ale no myślę, że najpiękniejszy mój szlak, to nawet nie ma z czym porównywać, o czym dyskutować. Ekstra klasa
Nie wiem, czy w Europie jest coś równie pięknego, gdzie codziennie człowiek robi po kilka razy, czasem kilkanaście razy. Wow! No i tak, przygoda na pewno warta zaliczenia. Jeśli jesteś maniakiem przyrody, pięknej przyrody, to rozważ, żeby przed odejściem z tej ziemi w zaświaty, no, pobyć tutaj chociaż parę dni, no bo to jest coś, czego przynajmniej ja osobiście nie znałem i poznałem i bardzo się z tego cieszę. Spełnienie marzeń niemal z dzieciństwa, bo od kiedy tylko wiedziałem, że podoba mi się przebywanie na łonie natury, palenie ognisk, takie rzeczy, to wiedziałem, że Szwecja jest tym krajem, gdzie jest Allemansraten, prawo do życia wszystkich istot, gdzie można sobie swobodnie biwakować, gdzie naturka jest przepiękna, przeurocza. Nie zapomniałem. Jest jeszcze jedna osoba, której chcę specjalnie podziękować za to, że wytrzymała bez taty. Bobo, dziękuję Ci! Dziękuję Ci, że wytrzymałaś tak dzielnie. W tęsknocie, ale już do Ciebie wracam. Od dzisiaj zaczynam jazdę pociągiem na południe. Jeszcze kilka dni i będę z Tobą i będziemy szaleć. Dzięki, Bobo, że rozumiesz, że tato jest na szlaku. I robi rzeczy jakieś, nie siedzi w miejscu. Chciałbym, żeby były osobliwe, ale na pewno osobne. Osobne słowa uznania należą się tej istocie. Tyle, ile Leśka przeszła na tym szlaku kamieni i tyle, ile spotkała komarów, to myślę, że nie ma opcji, że nawet tyle ma Łosia w swojej sierści. Absolutnie więcej. Po kamieniach i absolutnie więcej komarów tutaj napotkaliśmy, ale daliśmy radę. Dwa różne specyfiki stosowane na pieska, na mnie jeden, moskitiera, chowanie się pod kołdrami, pod śpiworami, daliśmy radę. Dzisiaj Leśka jest zdezorientowana, gdzie jest Joachim, i tak przystaje, jak widzicie, ale to jest dzielny robokop, to jest dzielna, chciałem powiedzieć, motorynka, ma tu motorek w tyłku, mocny napęd, patrzcie na te mięśnie. To jest, kurczę, gigantka, która potrafi przenosić góry, i tak naprawdę to teraz już będzie podwójną królową, samozwańczą oczywiście, bo sam ją okrzyknąłem psią królową polskich gór po przejściu przez ostatnie 3 lata trzech najdłuższych polskich szlaków po górach. No, tym razem wyszliśmy za granicę. No i to też nie przypadek, bo szlak, po którym idziemy, w tłumaczeniu Kungsleden, nazywa się szlakiem królewskim. Oto prawdziwa królowa również szwedzkich szlaków, chociaż na razie jeden za nami w tym kraju. To i tak już odznaczenie wirtualne gdzieś tam w mojej głowie. Z drugiego państwa idzie na jej pierś orderek, psi orderek z ziemniaka albo innego mięsa z reniferka. Słońce nam wyszło, zaraz ubieram chyba krótkie galoty, no ja nie mogę. Jeszcze ostatni dzień, kiedy sprawdzałem pogodę ponad 100 km temu, czyli 3,5 dnia temu, to miało padać. To miało padać w poniedziałek, żegnać nas tutaj deszczem, a pojawia się słoneczko. To jest niesamowite. Wszystko dla nas się tutaj tak pomyślnie układa, że to jest aż niemożliwe, że można mieć taką furę szczęścia i z tymi łódkami, i z pogodą, i ze wszystkim, że się wszystko powiodło w czasie. Wybierając się na ten szlak, miałem i mam wciąż 2 dni rezerwy, żeby go przejść niewykorzystane. Mogłem sobie zrobić jakiś dzień odpoczynku, ale bałem się o te przeprawy łódkowe, żeby ze wszystkim zdążyć. No i już od kilku dni, w zasadzie od prawie tygodnia, mam kupiony bilet na dzisiaj. Za 5 godzinek, za 4 z hakiem, odjeżdża mój pociąg. Kolejna rzecz to taki mój mikro prywatny apel do
ludzi, aby docenili polskie schroniska. Ludzie, my mamy w Polsce schroniska z kuchnią. Tam prawdziwi ludzie robią prawdziwe jedzenie i my później to jedzenie jemy. W górach wiadomo, wszystko smakuje 10 razy bardziej niż w domu czy na nizinkach. I to trzeba doceniać. A docenia się to po stukroć, gdy się pojedzie do takiej Szwecji i wszystkie jedzenie, jakie chce się zjeść, praktycznie trzeba dźwigać sobie w plecaku. Nikt ci tego nie zrobi, nawet za opłatą. Sam idziesz i albo w swojej gazówce pod namiotem się kisisz i robisz jakieś, chciałem powiedzieć gówno, a powiem liofilizowane, albo korzystasz właśnie z tych chatek za opłatą i z ich gazu, no i tam sobie gotujesz to, co tam sobie przyniosłeś. Joachim był w szoku, jak powiedziałem, że praktycznie w każdym polskim schronisku, czy w większości, jest kuchnia. Normalnie pracują ludzie i robią jedzenie. A to, co najbardziej mnie denerwuje, jeśli już mówię o kulinariach w górach, to, że wszystko, totalnie wszystko, wodospad, ulica, schronisko, góra, wieża widokowa, ścieżka, no wszystko już ma swojego taga na Google Maps i wszystko ma swoją opinię. I tylu recenzentów mamy w naszym kraju. Czasami te opinie okej, pomagają, ale czasami ranią, czasami mogą zniszczyć komuś biznes. Ludzie, docencie, że ktokolwiek w górach daje jedzenie. Tutaj się to docenia szczególnie, tak sobie myślę, a po prostu nie lubię tego opiniotwórczego towarzystwa, gdzie człowiek staje się roszczeniowy po prostu, kliencki za bardzo. Nie idźmy w stronę restauracji i jakiejś restauracyjnej klienteli. Doceniajmy, że mamy co jeść w polskich górach i to jest duża wartość. Jak opowiadałem, przez kilka dni o tym opowiadałem tutaj Joachimowi o naleśnikach z chatki górzystów, a jego ulubione danie to naleśniki, no to zapraszam do Polski. Także doceniajmy to, co mamy, a nie tylko oceniajmy. Bo samo ocenianie może czasem kogoś skrzywdzić, chyba że krytyka jest konstruktywna, to wiecie, to okej. Ale uważajcie i doceniajcie to, co... I doceniajmy to, co mamy, tak myślę. Uzyskałem w końcu odpowiedź, dlaczego chciało mi się za każdym razem wymiotować, gdy myślałem o końcu szlaku. Doszedłem do tego i wydaje mi się, że to jest to. Czyli po prostu sama myśl o tym, że jeszcze jakieś ponad 2,5 tysiąca kilometrów jazdy przede mną, z czego 2000 praktycznie samochodem, też mi niedobrze się robi na samą myśl. Jedyny plus tego jest taki, że mam na to dużo czasu. Bo jest dzisiaj poniedziałek, a prom do Polski mam w piątek w nocy. Więc muszę tą całą Szwecję przejechać, jak już będę w Polsce, to jeszcze praktycznie całą Polskę. Dużo wyrzeczeń mnie to kosztowało i będzie wciąż kosztować, jak sobie myślę o tej całej drodze, tej monotonnej jeździe, no, zgodnej z przepisami, to aż mnie mdli, tak sobie myślę, aż mi jest niedobrze naprawdę. I to właśnie o tym myślałem przez cały czas, będąc na szlaku, co będzie, gdy skończę ten szlak. A no właśnie to będzie ciągła jazda na południe i powrót. Nie, że niechęć do powrotu, to nie jest to. To jest niechęć do tej długiej jazdy w samotności, gdzieś tam przerwy na jakiś hostelik czy coś. Dalej jazda, ojej. Trochę mnie to irytuje, ale podołamy z tym. Chcieliśmy być daleko na północy, to byliśmy i jesteśmy wciąż jeszcze. Ale trzeba też jakoś wrócić do domu, nie? Jeszcze jedna taka śmieszna rzecz mnie naszła. Dwa dni temu w schronisku Ciakcia, czy Diaktia, nie wiem jak to wymawiać, spotkałem w kuchni jedną kobietkę, która też chce przejść Kungsleden w drugą stronę. No i tak sobie od słowa do słowa gadamy o tym szlaku. No i gadamy o tym, że no ja jestem 2 tygodnie w drodze, ona była w szoku, bo przewodniki mówią inaczej.
że ten szlak się przechodzi w 20, minimum 28 dni czasem, jak ktoś idzie z powolutku. Owszem, można i tak. No a co ja wypaliłem, że też kupiłem jakiś zagraniczny przewodnik tego szlaku. No i tam mówili, jak masz dobrą kondycję, to się wyrobisz w 20 dniach. Ja nie mam dobrej kondycji i udaje nam się wyrobić w 16 dniach. A jeszcze gdybyśmy docisnęli, to może 15-taczek, to spokojnie. I kobieta tak spojrzała na mnie, a ja kontynuowałem, mówię, kompletnie nie rozumiem tych ludzi, jak oni mogą tak wprowadzać ludzi w błąd, żeby iść 28 dni ten szlak. Że to jest niedorzeczne iść po 10, po 15 kilometrów tylko od chatki do chatki. Na co kobieta mówi, no ja właśnie tak będę szła. Nawet jej nie przeprosiłem, ale chamidło z Polski. No i tak to wyszło. Człowiek chce dobrze, ale swoje 3 grosze tutaj dorzucam. Nie ufajcie i nie wierzcie wszystkim przewodnikom i podręcznikom. O, tak bym powiedział. Sprawdzone empirycznie, nie trzeba mieć jakiejś hiper, nie wiadomo jakiej kondycji, żeby zmieścić się w 20 dniach na tym szlaku. To jest coś bardzo podobnego do polskich szlaków o odległości 440 km, czyli typu GSS, typu szlak karpacki. Oczywiście ten szlak jest kompletnie inny. Krajobrazowo wiadomo, że jest kompletnie inny. No ale przewyższeniowo chyba nawet jest mniej niż tam. Chociaż tutaj nie przewyższenia są najgorsze, a gdzieś tam walka z komarami, błotem, kamieniami, konarami. O tego typu rzeczy. Bardziej wzrok wbity w ziemię i walka z podłożem. Tak bym to powiedział. Także jak się tu wybieracie, to nie wierzcie tym ludziom, że musicie brać cały miesiąc urlopu. Tym ludziom z przewodników, bo da się to zrobić trochę szybciej, też nie pędząc na łeb na szyję, bo takie pędzenie na łeb na szyję to ja miałem łącznie ze 2, może 3 dni, gdzie tam powyżej 30 powykręcałem. Tam jest jakaś dróżka na Abisko Ostra, tam też jest stacja, na której mój pociąg się dzisiaj będzie zatrzymywać, a my tutaj razem już ze szlakiem zimowym naginamy w deszczyku. Żegna nas skandynawski deszcz z tą piękną ziemią. Tam, gdzie ta zamglona górka teraz mrzy i pada, ale to nie jest nasz kierunek. My idziemy razem z biegiem rzeki w dół. Let's go! Ale ładnie, brzuskowy gaik, a w zasadzie to las otworzył się na chwilkę i szlak idzie tu, ale nie wiem, czy chwilę nie iść brzegiem, a jeszcze pewnie się będziemy stykać z tą rzeką piękną. Jeszcze może jej bystrza docenimy. Końcóweczka, ostatnie 3 klocuszki do końca. Ależ emocje się zaczynają. I deszcz pokropił i z nosa kapie. Jest pięknie i brzozy nawet się wykręcają z wrażenia, jak my tu dreptamy. Polscy podróżnicy! Uuu. I to się właśnie dzieje, to się właśnie kończy. Realizuje swoje marzenia. To jest przepiękne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie piesek imieniem Sany, który został w domu. To jej dedykuję ten szlak. Gdyby nie ona, nie ruszałbym się w ogóle, nie zacząłbym chodzić, poznawać świata. To dzięki niej to wszystko. Dbajcie o swoje psy, kochajcie je. One są w stanie pokazać wam kawał świata. Thank you.
ostatnie kilka kroków podejścia i to już jest koniec. To już jest koniec. Tu już jest meta. Tu już mogę palcem dotknąć miejsca, w których byłem. Tu zacząłem, hema wam. I tak sobie cisnąłem. Tarnasjon. Pamiętam te górki. Bielkajs. Pamiętam to. Sakat, jeziorko. Sarek także, Najtaury. Skierfe tam nie byłem, ale tu byłem. Mamy to, Leśka, chodź tu. Chodź tu, Leśka. Chodź tu. Ty mój wykowały, mamy to. Mamy to. Mamy to, mama. Zrobiłaś to kolejny raz. Kolejny raz. Brawo, Leśka. Brawo, jesteś wielka. Dzięki, cześć. Jestem tylko prostym człowiekiem, któremu nie potrzeba nic więcej poza wędrowaniem, spaniem, jedzeniem. Jest też jeszcze jedna potrzeba. Szanowanie lub kochanie tego, co nie krzywdzi mnie.